Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Tomasz Olszewski z partii Republikanie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak zostałem republikaninem? Jak pan został republikaninem właściwie? Republikaninem zostałem tak naprawdę w zeszłym tygodniu. Po kilku tygodniach rozmów przede wszystkim z liderem, czy z dwoma liderami województwa śląskiego, a więc Petrosem Tofmasjanem i senatorem Tadeuszem Kopciem, z którymi współpracowałem w porozumieniu, ale też później w tym okresie takim przejściowym. No i uznaliśmy, że moje dojście czy włączenie się w ten projekt może dodatkowo wzmocnić zarówno partię republikańską, ale przede wszystkim wzmocnić ministra Cieślaka, który zajmuje się od ponad 2 lat kwestiami samorządu terytorialnego. Ministra Cieślaka w jaki sposób? Jako doradca. Jako doradca. Pan będzie doradcą ministra Cieślaka. Tak, będę doradcą tego ministra Cieślaka bez... do spraw samorządu terytorialnego. Pan będzie ministrem do spraw samorządu? Ministra do spraw samorządu. Tak, będę jakby wspierał pana ministra w kwestiach związanych z województwem śląskim, ponieważ pan minister ma postawione bardzo konkretne zadania związane z reformą samorządu terytorialnego. Minister Cieślak? Tak. Musimy pamiętać o tym, że samorząd terytorialny 2 lata temu obchodził swoje 30-lecie i wtedy została postawiona taka istotna kwestia związana z tym, żeby wzmocnić samorząd terytorialny, żeby przejrzeć jego rozwiązania administracyjne, prawne, organizacyjne. Okres pandemii niewątpliwie te działania przyhamował, ale teraz jest ten czas, kiedy powinniśmy samorząd wzmocnić finansowo, powinniśmy go wzmocnić organizacyjnie i kompetencyjnie. O, to ciekawe, co pan teraz mówi, bo właśnie to pierwsze to coś, na co narzekają wszyscy absolutnie samorządowcy, których tutaj zresztą goszczę bardzo często. Niewątpliwie wszyscy mamy tego świadomość. Czyli Polski Ład na przykład, panie... Niewątpliwie wszyscy mamy tego świadomość, że obniżanie podatków dla osób fizycznych w sposób jednoznaczny przyczynia się również do zubożenia samorządów terytorialnych, ale stąd między innymi pan minister ma przygotować taki dodatkowy fundusz wsparcia interwencyjnego dla samorządów terytorialnych. Nie na tym to polega. Nie na tym to polega, żeby przygotować fundusze interwencyjne, tylko polega na tym, żeby na przykład, jak mówią samorządowcy, nie wchodzić w budżety samorządów takimi pomysłami jak Polski Ład. Tylko nie da się obniżać podatków dla osób fizycznych i jednocześnie nie obniżać wpływów do budżetów samorządów terytorialnych. Można zmienić proporcje. Więc jakby to jest jedna z kwestii, o których będziemy dyskutować, czyli o zmianach proporcji, ale również utworzeniu dodatkowego funduszu interwencji, bo pamiętajmy też o tym, że zmiana proporcji na przykład nie wzmocni najmniejszych samorządów, tych na przykład, na których terenach mieszkają osoby o mniejszych dochodach. To wzmacnia zawsze tych najlepiej rozwiniętych. Natomiast właśnie to jest jakby istotą tego, czym się będziemy w tym ministerstwie zajmować. O, ministerstwie to pan przesadził trochę, bo sam ministerstwa nie ma. Ale zaraz o tym. Tomasz Olszewski z partii Republikanie jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Tomasz Olszewski z partii Republikanie jest witam naszym gościem. Panie. Po raz drugi pana i państwa witamy. To tak po kolei jeszcze. Republikanie, to jest, dobrze pamiętam, że to jest ta partia byłych ludzi Gowina, jak pan, którzy na różnym, albo którzy kiedyś tego właśnie Jarosława Gowina zdradzili. Ja premiera Gowina nigdy nie zdradziłem. Nie mówię o panu, ale niech to sobie przypomnę. I też osoby, które tworzyły partię republikańską, chociażby minister sportu Kamil Bortniczuk, podjął taką decyzję w momencie, kiedy rozjechały się tak naprawdę. A czemu rozjechały się te drogi? Drogi właśnie w funkcjonowaniu w ramach Zjednoczonej Prawicy. A czy wiele osób postawiło sobie pytanie, czy funkcjonować w ramach Zjednoczonej Prawicy, czy jednak przejść do opozycji? Ale nikt nie bardzo, mówił. Nikt... Bardzo trudny. W bardzo trudnym momencie. Chwileczkę. Kiedy
Adam Bielan opuścił Gowina. Kiedy Bortniczek opuścił Gowina i kiedy ta pierwsza fala, kiedy Bielan właśnie zaczął wyjmować ludzi Gowinowi? Niech pan może nam przypomni. Kiedy to było? Panie redaktorze, ja bym nie mówił tutaj o wyjmowaniu, natomiast niewątpliwie, bo o wszystkim też można jakby mówić w sposób oficjalny, natomiast rozjechały się, podkreślę to jeszcze raz, podejścia do tego, jak ma wyglądać dalsza współpraca, jak ma wyglądać państwo i tak dalej. Jaki był powód tego? Ja panu przypomnę, bo to było w tym momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, po bandzie przygotowywało wybory kopertowe i wicepremier Gowin wtedy, no po prostu nie chciał się na nie zgodzić. To był ten moment. To był moment, w którym oczywiście jakby doszło do pierwszego kryzysu, natomiast ja akurat przypomnę, dlatego nie jestem tutaj dobrym rzecznikiem tamtych jakby działań pewnych środowisk, natomiast ja wtedy akurat jak najbardziej byłem z Jarkiem, też uważałem, że przeprowadzenie tych wyborów na tamtą chwilę no tak, nie ale, jest ale nie trzon jest partii decyzją. Republikanie to są ludzie właśnie, którzy wtedy... Nie, właśnie nie. W momencie, kiedy... Bielan i Bortniczym... W momencie, którym partia republikańska, bo też można ją tak określać, tak naprawdę przez ostatnie miesiące czy ostatni rok bardzo mocno się zmieniła. No tak, ale nie byłoby jej w ogóle, gdyby w momencie tej wielkiej próby, kiedy przepychano kolanem wybory kopertowe... Panie redaktorze, po prostu... myślę, że nie byłoby wielu, gdybyśmy patrzyli na pewne projekty polityczne na takiej zasadzie. I może dobrze, gdyby ich nie było. Natomiast wie pan, ostatnio bylibyśmy zupełnie inni. Wiceminister Schreiber właściwie przyznał w Sejmie, że Gowin wówczas to miał rację, bo w tamtej wyborczej hecy to chyba nic nie było zgodne pytanie, z prawem. Pytanie, czy jest sens, panie redaktorze, wracać do tego, co było, tak? Wybory prezydenckie odbyły się w innym terminie. W sposób demokratyczny wybrał je prezydent Andrzej Duda. A wie pan, dlaczego do nich wracam? Również nie tylko patrząc na genezę partii Republikanie, ale również dlatego, że tam był bardzo istotny zgrzyt, bardzo istotna próba też w takiej relacji, że tak powiem, państw rządowo-samorządowej. Pamięta pan próbę de facto wyłudzenia danych z samorządów na potrzeby przeprowadzenia tych właśnie kuriozalnych wyborów? Znaczy, powiem tak, nie pamiętam, natomiast... No, nie pamięta pan anonimów z poczty, które trafiały nocą do żadnego wyłudzenia nie doszło, a już na pewno, panie redaktorze, no mówię, nie chciałbym być rzecznikiem akurat wyborów kopertowych, no bo to absolutnie nie jest związane z tym, czym mam się zajmować jako doradca pana ministra do spraw województwa śląskiego. Dlaczego do spraw województwa śląskiego? Województwo śląskie jest jednym z tych samorządów, które rozwija się w sposób najbardziej dynamiczny, które jest najbardziej zróżnicowane. Nie bez przyczyny, chociażby mamy pierwszą metropolię w Polsce, która się sprawdziła, ale która też na przykład powinna zostać wzmocniona wieloma, chociażby poprzez bardziej precyzyjne określenie zadań. Uważam, że powinna w jeszcze większym stopniu móc funkcjonować na większej liczbie obszarów. Ale też mamy jeszcze inną bardzo... Ale to w jakich obszarach na przykład? No, chociażby kwestia związana z budową spalarni śmieci, tak? która została zablokowane przez wojewodę, z przyczyn prawnych zablokowana. Co z tym? Pan się tym zajmie? Na pewno będę rekomendował panu ministrowi Cieślakowi, żeby te zadanie zostało w sposób precyzyjny w ustawie o Związku Metropolitalnym. Czyli nowelizację ustawy metropolitalnej. Pan przyniesie do ministra Cieślaka. Nie przyniosę całej ustawy, natomiast będę rekomendował tą zmianę. Ale powiem panu jeszcze, czym na przykład mogłaby się zajmować metropolia. Chociażby redystrybuowaniem środków finansowych z KPO bądź z krajowego... Metropolia? Odbudowy, tak. To pan chce marszałkowi wyciągnąć nie chcę nikomu wyciągać pieniędzy, natomiast uważam, że będziemy mieć bardzo mało czasu na dystrybucję tych środków, tak? Będzie tych środków bardzo dużo. I urzędy marszałkowskie sobie dobrze poradziły w ostatniej perspektywie finansowej, ale być może, i uważam, że może się to sprawdzić, na przykład też część tych zadań mogłaby zostać przeniesiona na poziom powiatów, które o wiele są bliżej gmin i
łatwiej im będzie w ocenianiu na przykład wniosków poszczególnych gmin czy miast. No to pan potrzebuje urzędników do tego, ludzi, systemu całego i to, wie pan, trochę późno z tym wszystkim wyskakujecie. Nie zgodzę się, panie redaktorze. Póki co to jest jakby moja... Metropolia w jakimś stopniu przygotowana jest natomiast do tej dystrybucji środków europejskich. Myślę, że jestem przekonany o tym, że jest przygotowana. Proszę jednak zwrócić... A to w jakim obszarze na przykład mieliby metropolia miałaby rozdzielić? Bo to jest przecież sprawdzanie wniosków. Nikt nie mówi, panie redaktorze, o tym, żeby metropolia rozdzielała środki. Ale na przykład była jednak pewnym łącznikiem pomiędzy, ale to mówię na przykładzie województwa śląskiego, była pewnym pośrednikiem. Jednak rola zarówno zarządu, jak i przewodniczącego jest bardzo silna i ona jednak powinna chociażby sprowadzić się do pewnych kontaktów z rządem, tak, czy z Warszawą, ponieważ dla nas, jako dla województwa śląskiego, te środki, które mają trafić, one będą kluczowe, bo one w dużym stopniu przesądzą o tym, jak województwo, ale jak mówimy o innych czy pozostałych województwach, jak będzie tak naprawdę Polska wyglądała za 5-6 lat. Czekają nas bardzo trudne czasy. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Dwa lata pandemii, teraz galopująca inflacja. Jeżeli te środki nie będą w sposób prawidłowy wydatkowane, to myślę, że czekają nas... To są marzenia. Dzisiaj rzeczywistość jest taka, że samorządowcy, ostatnio Śląski Związek Gmin i Powiatów apelował do premiera o zawieszenie tej, wie pan, inżynierii podatkowej w Polskim Ładzie. Tu nikt nie ma wątpliwości, bo tu zarówno... Znaczy, co to znaczy, że nikt nie ma wątpliwości? Polski Ład jest zły dla samorządów? Tak, nikt nie ma wątpliwości, że Polski Ład nie był reformą przygotowaną w sposób idealny. I dlatego tak naprawdę od miesiąca są dokonywane korekty. I w najbliższym czasie dokonają się korekty, panie redaktorze. Bardzo istotne też dla budżetów wielu mieszkańców województwa śląskiego. Natomiast chciałem jeszcze do jednego wątku zwrócić, bo pan redaktor zarzucił jakby to, że w powiat, tak, czy urząd metropolitalny nie jest przygotowany. No i trudno się dziwić, bo ale chociażby personalnie. Tu się nie zgodzę, że personalnie nie jest przygotowany. Systemowo nie jest przygotowany. Mówi o tym, że ustawa jest, albo nie wiem, bo metropolia boryka się ze spalarnią na przykład. Okazało się, że przez interpretację przepisu, który wydawało się, że jest oczywisty, nie można tego projektu jak spalarnia przeprowadzić. A pan mówi o jakichś środkach europejskich. To w ogóle, wie pan, tego w tej ustawie nie ma. Nie ma tego w tej ustawie, ale też panie redaktorze, nikt nie mówi, że ma to być, nie wiem, za rok czy za dwa. Może być też tak, że część tych środków będzie wydatkowanych w trakcie tego budżetu. No dobrze. Część projektów jest już też tak naprawdę przygotowanych przez samorządy czy przez inne instytucje. No okej. Okay. Na razie czekamy na te środki. Zostaje pan doradcą, czy został pan doradcą ministra Cieślaka. On nie ma ministerstwa, przypomnijmy. Jest minister bez teki. Dobrze tam płacą w takim ministerstwie bez teki, tak swoją drogą? Nie mam pojęcia, nie rozmawiałem w tej sprawie. Jeszcze o finansach nie rozmawialiśmy. Dobrze. Ale to jest ministerstwo, które... wie pan, może pan temu Cieślakowi doradził, żeby on się z tymi samorządowcami w pierwszej kolejności spotkał, na przykład porozmawiał. Znaczy, minister Cieślak tak naprawdę, bo od momentu, kiedy został powołany we wrześniu 2020 roku, spotykał się już z samorządowcami. Natomiast na pewno będę zabiegał o to, żeby zintensyfikowały się te kontakty pana ministra z samorządowcami z województwa śląskiego, którzy znają problemy i ograniczenia samorządów i one powinny zostać wdrożone. I chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, żeby nie pozostało takie złudzenie, że jedyną koncepcją jest jakby moją kwestia środków europejskich. Nie. Myślę, że jest wiele innych barier, ograniczeń. O barierach i ograniczeniach. Chwileczkę. O których samorządowcy wiedzą. Po pierwsze, wiedzą, ciekawostka. Które powinny zostać uwzględnione. Z całą pewnością. Ciekawostka pierwsza.
Tak mniej więcej jeden samorządowiec na 10 pytany o tego ministra od samorządu, który 2 lata już sprawuje tę, piastuje to stanowisko w rządzie, bez teki, proszę mi wierzyć, nie wiedzą, kto to jest. Jedna osoba na 10, może 2 osoby na 10 mówią, tak, a taki jest minister Cieślak. Panie redaktorze. 2 lata. Nie wiem, z czego to wynika. Wie pan, kogo kojarzą dla odmiany? Samorządowcy? Znaczy brak świadomości tego, kto odpowiada za dany resort. Pytanie, czy obciąża tylko tego ministra, czy obciąża również tych osób, które powinny Ależ się... Ależ nie, oni mają pełną świadomość tego, kto odpowiada za dany resort. Które powinny się tym zainteresować. Wiceminister Szefernaker, oni z nim mają bieżący kontakt, on odpowiada za samorządy w MSWiA. Panie ministrze, dziękuję, to może w przyszłości. Sekretarz stanu, pan Szefernaker, jest tak naprawdę osobą, która odpowiada oczywiście za kontakty z samorządem, ale z punktu widzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Przede wszystkim jego jakby taką samorządową rolą jest nadzór nad wojewodami. Natomiast nie koncentruje się na kwestiach związanych z reformowaniem samorządów, nie wiem, promowaniem idei samorządności, czy przygotowywaniem konkretnych jakby rozwiązań ustawowych. To nie leży w jego kompetencjach. Natomiast panie redaktorze, absolutnie. Kto tego typu przepisy, panie szanowny doradco, kto takie przepisy przygotowuje? No właśnie, w MSW i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kto inny? Tylko, że w ministrowie bez teki, jak pan kilkukrotnie podkreślił, to są ministrowie tak naprawdę zadaniowi. Nie wiem, czy pan na przykład wie, ale pani Danuta Hibner była też ministrem bez teki i jakoś udało jej się przygotować wejście Polski do Unii, Unii Europejskiej. Chociażby pan minister Tchórzewski, który przygotowywał w pierwszych latach rządów Prawa i Sprawiedliwości duży taki resort energetyczny. Czy chociażby świętej pamięci Przemysław Gosiewski, który przygotowywał projekty, który nadzorował przygotowanie projektów ustawowych. Wie pan, samorządowcy powiem mam natomiast, tak. Bez, natomiast żeby... Nie do końca jakby, zrozumiana żeby, jest rola żeby, 2 ministrów od samorządu w jednym rządzie. To panu tego tak podpowiadam. Proszę też zwrócić uwagę, że pan Szefernaker jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zajmuje się między innymi kwestiami samorządu, ale zajmuje się też wieloma innymi. Teraz chociażby zajmuje się kwestiami uchodźców. I wiadomo, że... To pan nie mógł zostać doradcą Szefernakera? I wiadomo, że w dużym stopniu będzie angażował się teraz w te kwestie. Jest to samą pewnością problematyczna sprawa. Natomiast powoływanie ministrów bez teki wiąże się z tym, że dany premier uważa, że dany temat jest w konkretnym momencie bardzo istotny i powierza mu konkretne zadania, które pan minister otrzymał w rozporządzeniu i te zadania od 2 lat realizuje, natomiast no, teraz ma ta dynamika wzrosnąć. I jestem przekonany o tym, że zostaną przygotowane rozwiązania wzmacniające samorząd. Liczę tylko na to, że uda się je jeszcze przeprowadzić w tej kadencji. Ja pamiętam deklarację bardzo ministra Cieślaka już wówczas, który tam do jakiegoś... To właściwie to rok czasu, rok, rocznicę będziemy mieli tego terminu. Jakoś do końca kwietnia, czy do początku maja w zeszłym roku samorządy miały wysyłać te bariery rozwojowe. Tak, wie pan, nie bardzo... I z tego co wiem, to te konsultacje były przeprowadzone i one były udane, natomiast teraz mają być jakby one kontynuowane w sposób dynamiczny i mają zakończyć się konkretnymi rozwiązaniami. Wiem, o czym pan mówi. Pan mówi o tak zwanym programie Samorząd 3.0. O, ja bym chętnie zobaczył Samorząd 2.0, zanim się... Czemu 3.0, panie redaktorze? Bo było związane to z 3 dekadami funkcjonowania samorządu. Ja myślałem, że 3.0, że to tak jak wie pan, Polska Anglia, czy Anglia Polska, tylko Anglią jest rząd, a samorządy to Polska, więc 3.0, tak mniej więcej na Wembley, jak za starych czasów. Miejmy nadzieję, że już do tych czasów nie wrócimy. Czemu wy właściwie, to mnie tak patrząc na już taką polityczną stronę waszego funkcjonowania, czemu wy wszyscy nie wstąpicie po prostu do PiS zamiast bawić się w jakieś koalicje? Panie redaktorze, jestem przekonany o tym, że tak jak Partia Republikańska jest partią, która
zrzesza różne środowiska. Ludzi o poglądach mocno liberalnych, konserwatywnych, tak jak chociażby ja. Pan jest i nie dla wszystkich. Liberałem czy konserwatystą? Czy nie, konserwatystą. Konserwatystą. Są o liberalnych poglądach gospodarczych, stąd było mi bardzo blisko do Jarosława Gowina. Który takie poglądy właśnie w rządzie forsował. Nie każdy może znaleźć miejsce w Prawie i Sprawiedliwości. Stąd jest formuła Partii Republikańskiej, która zrzesza ludzi o naprawdę różnych poglądach. Jest partią pojemną. Ale jak będą wybory... I dającą możliwość funkcjonowania w różnych tak naprawdę momentach, czy w różnych miejscach i niekoniecznie jakby powodujących taką no konieczność dużej organizacji politycznej. No dobra, ale jak będą wybory, to w takim razie oczywiście osobno, tak? Jako Partia Republikańska, czy Partia Republikanie, własna lista? Czy wtedy... Panie redaktorze, jakby pan mnie pytał, czy w tej chwili byty Zjednoczonej Prawicy powinny startować osobno, to odpowiem panu, że nie, bo w sposób jednoznaczny przyczyni się to do klęski tego projektu politycznego. Ale wy możecie się zwrócić wtedy do tej szerokiej rzeszy, którą przecież jesteście reprezentantami różnych poglądów. Natomiast niewątpliwie to mogę panu w pełnym przekonaniem powiedzieć, że Partia Republikańska jest partią, która się rozwija bardzo dynamicznie, jest partią, która pozyskuje coraz to nowe środowiska i w województwie śląskim myślę, że już w tej chwili jesteśmy mocną organizacją, a jestem przekonany o tym, bo prowadzimy, czy liderzy prowadzą wiele rozmów, jest szansa na pozyskanie zarówno i samorządowców, jak i samorządowców. Tego powiedzieć. Ale to samorządowców z którego szczebla? Tego powiedzieć nie mogę, na poziomie miast, gmin, ale jakby to nie jest też wyznacznikiem, no dobrze, pozyskiwanie samorządowców, ale też wielu organizacji społecznych. Okej, czy ja dobrze liczę? Senator Kopeć od nas w sensie z regionu, tak? Senator Kopeć, tak. Senator Kopeć jest oczywiście członkiem radny sejmiku, Szczęsny Jarosław? Tak, ale też wielu radnych. Który? Chociażby Paweł Ruksza, radny Częstochowy, też jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej Strefy Ekonomicznej, Marcin Litwin z Bielska Białej. Także tych ludzi jest... No to wie pan, jak tutaj... na tę rosnącą strukturę, to wy tak słabo jesteście reprezentowani tam u góry, jako województwo śląskie, taka Solidarna Polska, to wie pan, to ja wiem, z dwóch ministrów, jeszcze pani Barbara Chrobak też się tytułuje ministrem, kiedyś było chyba jeszcze... Słabo reprezentowani, to pan redaktor chyba ma nieaktualne dane. To kto tam, kogo tam w rządzie macie jako... Minister sportu przecież... Ale to nie od nas, nie ze Śląska, mówię, że jak na strukturę tutaj, regionalną. No, ale pytanie, czy rzeczywiście trzeba pełnić te funkcje ministerialne, żeby móc być skutecznym w wielu działaniach. Także to akurat jakby się jednoznacznie nie łączy. Natomiast, panie redaktorze, no, niektórzy politycy jakby w sposób naturalny nie chcą pełnić tych funkcji ministerialnych, bo one ograniczają później tą aktywność. Dlatego Łukasz Mejza został wiceministrem sportu. Ograniczają tą możliwość aktywności. Łukasz Mejza to jeszcze jest u was, czy już nie w Partii Republikańskiej, Republikanie? Nie mam informacji takich formalnych, czy złożył rezygnację, także trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. A pan jeszcze tak na koniec, tylko żeby podsumować, bo pan był w porozumieniu Gowina przez długie lata, no powiedzmy, że niech będą, gdzieś w polityce to rzeczywiście długie lata. I później pan od Gowina przeszedł do Ociepy, do Polski od nowa, tak? Do tego nie stowarzyszenia? Nie mówiłbym o żadnym przejściu. Oczywiście byłem i tego absolutnie nie będę się wstydził. Byłem w porozumieniu i w sposób naturalny gdzieś tam się ta współpraca wygasiła. Poprzez wyjście porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy wiele osób zawiesiło jakby tą współpracę. W ostatnich tygodniach wspierałem pana ministra Ociepę
w budowaniu tutaj tych struktur w województwie śląskim i część osób pozostała w stowarzyszeniu, bo to też należy podkreślić. Natomiast część osób, w tym ja, mojego środowiska, zdecydowaliśmy, że jednak wiele tematów, wiele też takich programowych rozwiązań, na których nam zależy, jednak będzie nam o wiele łatwiej realizować je w Republikanach. Czyli trzecia satelita, którą pan zalicza, czy to będzie ta baza kosmiczna już, której pan panie, po prostu... Panie redaktorze, nie wiążę tego jakby z jakimiś ambicjami politycznymi. Tak jak mówię, dla mnie jakby takim argumentem związanym z tym, żeby dołączyć się do Partii Republikańskiej, było to, że są organizacją, która się rozwija dynamicznie, ale też możliwość właśnie wykorzystania tego swojego wieloletniego doświadczenia samorządowego i wsparcia pana ministra Cieślaka. Ilu jest republikanów w województwie? Jaka to jest, jak duża to jest struktura? To tak na koniec. Przypuszczam, że w tej chwili jest to gdzieś około 200 do 300 osób. 200 do 300 osób. Ronald Reagan, George Bush, George W. Bush. Proszę Państwa, są bogate tradycje. Tak, dobrze pan też nawiązał. Partia Republikańska w Stanach Zjednoczonych jest partią, która w swojej strukturze ma naprawdę różne środowiska, nawet różne poglądy polityczne. Nawet Donalda Trumpa wystawili. I ta partia, te polscy republikanie, to również jest partia, która jest partią pojemną i partią, która da możliwości, czy daje już w tej chwili możliwości do tego, żeby rozwijać się, realizować ludziom o poglądach rozmaitych. Musicie tylko popracować nad logiem. To w Stanach jest takie, wie pan, inspirujące dosyć. Tomasz Olszewski, Partia Republikanie, doradca ministra Cieślaka do spraw samorządu. Doradca ministra Cieślaka do spraw samorządu. Był dziś z nami, dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.